Witam Was na trzeciej edycji vloga i nie zapomniajcie, bardzo ważne, głosimy wszyscy raz na Alexa! Nam jako młodej marce na polskim rynku zależy na tym, aby zyskać jak największą rozpoznawalność, szczególnie na rynku polskim, a współpraca z Vive Kielce poniekąd nam to gwarantuje. To przede wszystkim klub, którego marketing działa dość prężnie. To przede wszystkim wizytówka polskiej piłki ręcznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą przede wszystkim, który generuje bardzo duże zasięgi, jeżeli chodzi o oglądalność, a także zainteresowanie kibiców w Polsce. Ten sposób jest o tyle istotny, że to jest firma, która wchodzi w jakimś szerszym zakresie na rynek polski i wybrała nas. To znaczy, że my mamy jakąś wartość, przepraszam, że jakąś, jakieś możliwości współpracy i wartość marketingową i możliwości współpracy, która będzie przynosić korzyści tej firmie, a dla nas oczywiście są to niewymierne korzyści też finansowe. Czy to jest korzystniejsza oferta niż była z STS-em? Taka sama, mniejsza, a może tak bez wchodzenia w szczegóły? Powiem tak, że i tamta umowa była korzystna i to jest też korzystna. I to była w tamtych czasach, to jest w tych czasach i to są nieporównywalne i kwoty, i oferty, ale to jest bardzo korzystna, mogę powiedzieć tak. Dla nas to jest naprawdę wielkie wydarzenie grać dla nich i grać przez nich na takim terenie, gdzie my wszyscy wiemy, hala będzie pełna w Espremie. No, to jest jakby radość, to jest święto piłki ręcznej. Jak my powiedzieli po meczu w Barcelonie, to oni byli jak 300, nie? 300 spartanców tam. Ich było chyba gdzieś w okolicach 100 kibiców. Powiem szczerze, że hotel jest przepiękny. Kiedyś ta ulica, ulica Kiraj, prowadziła do lasku miejskiego. No dzisiaj mówimy, że to jest Fashion Street. Kiedy jego odremontowano, bo przez długi czas on stał tutaj bardzo w niedobrym stanie, to też nie stał się takim handlowym centrem. Powiedział tylko, że nie może być większy od wiedeńskiej opery. I kiedy przyszedł tutaj, kiedy już był gotowy, on powiedział: o Jezus, ale nie powiedziałam, że piękniejszy nie może być. Mamy coraz więcej osób z zewnątrz,
ponad dobrze 150 firm, tak, z całej Polski, nie tylko z Polski, nawet z innych krajach. To są i Stany Zjednoczonych, mamy z Niemiec, mamy ze Czech, Czeskiej Republiki, mamy z Austrii. Jesteśmy tutaj w dobrym humorze i chcemy teraz wykorzystać czas razem i spędzić miły wieczór. Wyjazd niesamowity, atmosfera zawsze jest najlepsza tutaj z naszym klubem, z całym sztabem, z wami chłopaki, nieporównywalne do żadnego innego eventu sportowego, na jakim w życiu byłem. Jeśli tylko ktoś może wejść w inicjatywę, join Virtus, działać, to polecam bardzo. Nie trzeba być z Kielc, żeby z Kielcami razem kibicować. Mamy czas w domu, jeszcze mamy mecz w domu. Nie. Dzisiaj, im wcześniej matematycznie my zrobimy nasz awans, tym lepiej dla nas. Tym lepiej dla nas. Jesteśmy? Dawaj! Pamiętajcie, dzisiaj będzie gorący mecz, ale mamy zimna głowa. Dawaj, wszyscy razem. Kierce! Wróciliśmy teraz z meczu z Wesprem. Czeka nam bajkowa bankiet, restauracja jest przygotowana. Jesteśmy tutaj teraz wszyscy razem. Jeszcze raz chcieliśmy serdecznie podziękować naszym partnerom, sponsorom i kibicom, co przyjechali na ten wyjątkowy wyjazd. Zapraszamy na kolejne i dziękujemy serdecznie, że jesteście z nami i gramy razem. Nasi Węgrzy czują się tutaj fajnie. Jeden Węgier to jest w ogóle jego pierwszy kontakt z piłką ręczną, a drugi jest ogromnym fanem Wesprem. Ale na naszym sektorze, w naszym towarzystwie, w naszym autobusie, przy naszym stoliku czuję się rewelacyjnie i dla mnie to jest najlepsza nagroda. Rewelacja. Sam w ogóle pomysł wspólnego lotu jest po prostu rewelacyjny. Wszyscy się integrujemy w samolocie. Łatwiej jest poznać kogokolwiek na takiej stopie niż bezpośrednio biznesowej. To jest naprawdę świetny pomysł, a poza tym takie wspólne kolacje, wspólne wyjścia, to bardzo, bardzo zbliża ludzi. No i pierwszy mój mecz. Zdarłam gardło, więc było super.
dane kontaktowe, biznesowe lub prywatne są od razu już wymienione i to jest to, że nie jest to takie powiedzmy sztywne, tylko jest to więcej tak, jak to powinno być związane sport razem z biznesem. Keep me down, I'm going, and if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my prize. You ain't got a soul, you're making a spirit. You talk about your neck, I'ma show you I'm good. I've been really here for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me when it's in it. So if I ever win again, just know I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed to see you. Mało czasu było na to, żeby odpocząć. Praktycznie przystąpiliśmy do tego zespołu bez treningu. Wideo odbyło się w autobusie, ale widać było, że jesteśmy wszyscy przygotowani i wiedzieliśmy, o co będziemy w tym meczu walczyć, a walczyliśmy o to, aby wygrać jak największą ilością bramek. Musimy się jak najszybciej zregenerować, ale przede wszystkim skoncentrować na tym meczu, bo jest on dla nas bardzo ważny. Wszyscy wiedzą, że daje on nam prawo gry, bezpośrednie prawo gry do w ćwierćfinale i musimy po prostu być w 100% przygotowania do meczu. Jak widzisz, takie głupoty gadamy, że chyba to już jest duże. Ja dzisiaj? Nie chcę się chwalić. No, bo to tak chleb powszedni. Może się pochwalić, proszę, gdy nie ma. Nie, 5. 5. Ład, 7 na 7. A Arci, wiesz po co, wiesz, jak Arci pyta? Arci. Bo chce, żebyśmy go zapytali. 2, 3, 4. Zachęcamy wszystkich do wrzucania do puszek. Będzie ona dostępna przez najbliższe 2 tygodnie w sklepiku. Jeśli ktoś jest chętny, może nas wspomóc. Będzie to zbiórka na oprawę, na jakimś dobrym meczu. Także zapraczamy. Top, my friend. French touch, you know. Polish haircut. Smoking hat. Yeah, everything is good. I bet when I land they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my prize. You ain't got a soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really here for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me when it's sending it to. If I ever win again, just know I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Make it flip, make it bang. Time to add it down. Here we go. At the top of the class on the road. And it's time to
tylko ten chłopak. Hey. Naprawdę poproszę o człowieka szlak, czy szoształ sam tej rodziny i to jest nasz bardzo miło, ale szosztaje aż do 2028 roku. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy to spotkanie, bo naprawdę było to ciężkie spotkanie, tego się spodziewaliśmy, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy i mamy co najmniej pierwsze lub drugie miejsce w grupie i będziemy jutro kibicować Barcelonie, żeby wygrała swoje spotkanie, wtedy będziemy pierwsi w grupie. A propos nowego kontraktu, no jestem bardzo szczęśliwy, że pan prezes mi zaufał i chce dalej ze mną współpracować, jestem tu bardzo szczęśliwy. Czuję się tu jak w domu. Kiedy podpisywałem tutaj pierwszy swój kontrakt, to nie spodziewałem się, że tak długo tu zagoszczę. Że będę miał lepsze przywitanie podpisywania kontraktu niż Mikkel Hansen. Naprawdę, byłem zaskoczony i nie wiedziałem, co powiedzieć do kibiców, także jeszcze raz wam dziękuję, bo to dzięki wam czuję się tu jak w domu. Dobry mecz, no to chyba ze strony drużyny kieleckiej, tak, bo 15 minut grając dobrze w meczu nie da się wygrać, zwłaszcza przeciwko takiemu dobremu zespołowi. Robiąc około 15 błędów technicznych, własnych, zgubienie piłki, złe podanie, no to ciężko nagle coś nowego wrzucać, jakąś taktykę, no bo to są czasami takie błędy niewymuszone, na które czasami obrona nie ma za wiele wpływu, więc może jeszcze, nie wiem, większe skupienie, żeby jeszcze bardziej skoncentrować się, nie wiem, przy chwycie troszeczkę tak to głupio brzmi, tak? Ale no, takie właśnie błędy ci się spodobały, że drużyna z Kielc bombardowała nas kontrami niemiłosiernie. Widzieliśmy, że Płock ostatnio wygrał plus 17 i oni mieli plus 13 bramek różnicy, mieli przewagę nad nami. Oczywiście chcieliśmy po prostu wygrać ten mecz, ale w ciągu meczu nie chcieliśmy powtórzać tych błędów, których powtórzamy przez ostatnie mecze, kiedy prowadzimy na przerwę tam plus 7, plus 8 i potem od pierwszych 15 minut mamy problemy w ataku, w obronie. Chcieliśmy to poprawić. Ja myślę, że dobrze to wyszło, bo trzymaliśmy przez 60 minut, nawet do ostatniej minuty, kiedy już było tam plus, nie wiem, tam 14, trzymaliśmy i chcieliśmy zrobić plus 15 i tak musi wyglądać to w każdym meczu. Wszyscy ludzie widzą, no. Jakie mogą być komentarze, no. Tylko dajcie mi piłkę, ja tylko dajcie, tak. Czyli co, 15 minut, 6 bramek, dla 7. To nie jest, 7. Przepraszam, to tak. Nie jest problem, tak? No, dzisiaj dobrze spałem, dobrze zjadłem śniadanie i poszło jak. Zawsze mówię, ja mogę rzucić jedną bramkę, ale żeby tylko wygrać ten mecz, a jeżeli się uda wygrać i mecz i rzucić tyle bramek, dostać protein, który bardzo lubię, no to fajnie, za darmo. U ciebie najfajniejsza jest ta skromność tak naprawdę. No to moja trzecia tu skromność. Siła, mózg i skromność. Dzięki, Arci. Bardzo skromny chłopak, no. Ile dzisiaj dałeś? 13 na 15 chyba. 13. Działeczka, muzyczka, zimna łomżunia. Dziewczyny grają w kometkę, grill skwierczy. Koledzy jak łomża, leżakują powoli. Łysy, Bolek, Radziu. A, i ten zaraz będzie chciał grzdyła. To szybciutko, powolutko. Łomża leżakuje w swoim tempie. Thank you.